Pierwszy krok do zdobycia wymarzonej pracy – zadbaj o profesjonalne CV. Jeśli korzystasz z profili społecznościowych, pamiętaj, żeby uaktualnić swoje dane, ponieważ Twój przyszły pracodawca może tam również zajrzeć i zweryfikować to, co podajesz w CV. Ważne, żeby nie były to identyczne informacje. Zaskocz swojego przyszłego szefa czymś, czego nie umieściłeś na profilu społecznościowym, na Golden Line czy LinkedInie. Czego unikać? Oczywiście błędów. Niechlujstwa stylistycznego, ortograficznego, językowego, ale także graficznego. Uwaga, żeby nie przeładować CV treścią, żeby nie przeładować formą. Jeśli aplikujesz na stanowisko w urzędzie, zadbaj, aby forma była jak najbardziej schludna, przejrzysta i elegancka. Jeśli aplikujesz na stanowisko na przykład do agencji reklamowej, możesz pokusić się o pewien rodzaj ekstrawagancji i zaskoczyć swojego przyszłego pracodawcę, na przykład umieszczając swoje dane na aplikacji, którą znalazłeś na stronie Twojego przyszłego szefa. Bardzo często piszecie w listach motywacyjnych o tym, czego Wy oczekujecie od pracodawcy, czego Wy spodziewacie się po firmie, jakie macie marzenia, jakie macie ambicje, jakie plany i co chcecie osiągnąć dzięki otrzymanemu stanowisku. A ja, jako potencjalny pracodawca, chciałabym usłyszeć, co Ty masz do zaoferowania mnie. Jak Twoje doświadczenie wpłynie na wykonywaną przez Ciebie pracę. Na czym ja skorzystam, oferując Ci to stanowisko. Więc pamiętaj, aby swoje pasje, swoje hobby, swoje dotychczasowe doświadczenie, swoje wykształcenie dopasować do profilu stanowiska, o które aplikujesz i podkreśl to, co w Tobie jest najlepszego w ten sposób, abym ja mogła zobaczyć, że zatrudniając Ciebie naprawdę moja firma na tym skorzysta. Mnie jako szefowi nie podoba się, jeśli piszesz do mnie list motywacyjny i nie traktujesz mnie w indywidualny sposób. Mam wtedy wrażenie, że ten sam list motywacyjny trafił do bardzo wielu innych firm, a ja też chcę czuć się wybrana, chcę się czuć wyjątkowa, chcę wiedzieć, że miejsce, które Ci oferuję, jest dla Ciebie miejscem wymarzonym. Bądź spójny, bądź wiarygodny, nie koloryzuj. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wiele rzeczy i tak wyjdzie na jaw. Uwaga, przygotuj się na trudne pytania. Twój potencjalny szef będzie pytał Cię, dlaczego odszedłeś z poprzedniej pracy. Jak wyglądało rozstanie? Jak układała się Wasza współpraca? Dlaczego masz luki w wykształceniu? Albo dlaczego miałeś przerwę w pracy? To są bardzo ważne aspekty, które mogą zaważyć o tym, czy dostaniesz wymarzoną pracę, czy nie.